Się teraz działo, będzie o hitach La Mer. Kilka produktów, które może znacie z mojego kanału, a niektóre są właśnie nowe, także zapraszam na odcinek. Witam Was na moim kanale Faux Premier. Witam wszystkich, którzy dzisiaj postanowili odwiedzić i oglądać mój film. Słuchajcie, długo myślałam o tym, jak nazwać odcinek i o czym dzisiaj właśnie jakby z Wami porozmawiać, ale postanowiłam odświeżyć taki temat La Mer, w związku z tym, że mam pewne nowości, z którymi chciałam się z Wami podzielić i też chciałam zweryfikować perfumy tu z Jo Malone, o których Wam wspominałam. To jest jakby część mojej urodzinowej schedy, tutaj rzeczy, które właśnie dostałam i w związku z tym chciałam Wam je przedstawić, więc zostawcie. To właśnie mi się wydaje co jakiś czas poddać takim review produkty La Mer. Jak wiecie, ja mam tendencję do właśnie tutaj kupowania i właśnie recenzjowania takich drogich produktów jak Sisley, La Mer i też inne wysokopółkowe oczywiście produkty, ale to nie tylko. No i sobie tak pomyślałam w związku z tym, że jestem szczęśliwą posiadaczką właśnie tego zestawu, słuchajcie. On się nazywa The Rejuvenating Hydration Collection. On był chyba częścią jakby specjalnej oferty w zeszłym roku. Ja miałam okazję kupić właśnie po bardzo okazyjnej cenie. Więc stwierdziłam, że nawet dla tej pięknej kosmetyczki i kremu do rąk warto właśnie ten zestaw kupić. W tym magicznym zestawie, co jest w tym magicznym zestawie? W tym magicznym zestawie, w tej pięknej kosmetyczce, to takiej fioletowo-błękitno-srebrzystej, a więc takiej typowo christmasowej, bo pewnie to była kolekcja christmasowa. Mamy tutaj 50 ml, słuchajcie, nie wiem czy w świetle widzicie, kremu do rąk. Ja ten krem do rąk testowałam, słuchajcie, on jest bardzo dobry. Nie wiem, czy bym wydała aż tyle pieniędzy na krem do rąk, ale bardzo lubię zapach i wydaje mi się, że on mi strasznie przypomina krem do ciała, który ja bardzo lubiłam i chętnie sięgałam po niego i nawet patrzyłam sobie dzisiaj na starą recenzję tu Hity i Kity właśnie tu marki La Mer, która była na moim programie, znaczy na moim kanale, może nie programie. I słuchajcie, on mi strasznie bardzo przypomina właśnie ten krem do ciała. I on był, pamiętam, z jednym z moich ulubieńców, ja go teraz nie mam, ale zastanawiałam się, czy właśnie produkty, które tam wspomniałam, czy znowu sobie nie zakupię, bo bardzo lubię właśnie ten self-tanner i bardzo lubiłam ten krem, ale no zobaczymy, bo mam inne też takie jakby odpowiedniki. I tutaj nie rozgadując się, był ten wspaniały Lip Volumizer. Ja patrzyłam sobie tutaj na review, słuchajcie, tych produktów, co inne kobiety właśnie mówią o nim i co on ma za zadanie zrobić, a więc generalnie ma dać Wam niesamowitą, bo jest oczywiście to Miracle Broth, czyli ten zestaw takich drogocennych składników tutaj ze specjalnych alg, z tego co pamiętam chyba błękitnych. I słuchajcie, to ma być właśnie taki produkt, który nada Wam gładkość ust, nawilżenie, powiększy, bo ja jak kładę na usta, to rzeczywiście od razu, słuchajcie, czuć, że jest takim wypełnienie i jest takim, jakby to Wam określić, on jest troszkę glutowaty, mi to nie pasuje, mimo że fajnym byłby takim właśnie lip glossem na co dzień, ale on, słuchajcie, na pewno powiększa delikatnie przez to szczypanie i właśnie tutaj tą zapowiedź pełniejszych ust. No i tak to właśnie producent obiecuje, że będzie to takie sensacyjne uczucie nawilżenia, zredukowanie wrinkles też, czyli takich lines, które się tu pojawiają, jak są usta odwodnione. I możemy go też używać jako taki specjalny treatment i gloss. Nie będę się tutaj zapętlać i patrzeć na składniki. Doskonale wiemy, że jest Miracle Broth i tego się trzymajmy. Słuchajcie, on jest dość spory. To jest pełnowymiarowa, tak,
Nie wiem, ile tu jest, ale poczekajcie, może znajdę 10 ml. Tak. 10 ml, więc całkiem spore na taką kurację i chcecie właśnie cieszyć się pełniejszymi ustami. Słuchajcie, ja po testowaniu ja mogę powiedzieć z tą pewnością, że jest ten efekt szczypania, lekkiego powiększenia ust, taki jest na pewno volumizer, jest na pewno taki produkt, który Wam nada pełne, lśniące usta. Nie pasuje mi jego zapach. Kompletnie. Ja nie wiem, jestem taka zapachowa, jakiś taki ziemisty i nieprzyjemny, bym powiedziała. Natomiast słuchajcie, jest też taki sticky, taki glutowaty, jak ja to wcześniej zapowiedziałam. Natomiast myślę, że on z czasem jakby, jak pod wpływem tej temperatury na ustach, to się tu pięknie rozprowadza. Wracając do kremu do rąk, tak jak mówię, ja go bardzo, bardzo lubię. On jest taką, ja Wam zaraz pokażę, sobie go otworzę. Jeszcze jest nienaruszony, ale czemu nie? On tak sucha ciągle ręce, słuchajcie, od tego czyszczenia rąk i właśnie ciągłego używania tych dezynfektorów, więc on, słuchajcie, jest, no ten zapach mi się bardzo podoba, on jest identyczny jak właśnie ten krem do ciała, o którym Wam wspominałam i który był zawsze w moich ulubieńcach. I nie jest sticky, właśnie jest taki fajny, smooth, od razu tak pięknie na tych dłoniach leży, więc ja uważam za te 39 funtów, co ja dałam, bo było w promocji z chyba 70 paru, no to jest fajny zestaw i myślę, że cieszę się, że go właśnie kupiłam. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze wspomnieć właśnie z produktów La Mera. O, nie wiem, czy ja Wam, właśnie tak jak mogę, przeglądałam ten odcinek, jak chcecie, to Wam dam tutaj link. O, The Body Refiner. To jest taki fajny produkt, widzicie, przez tę lampę to nie widać, o teraz może widzicie to pudełeczko. To jest taki fajny produkt, słuchajcie, który ma takie drobinki, to jest taki gomasz do ciała. O, ja go wczoraj używam. Zobaczcie, i on po prostu też te delikatne drobinki ścierają właśnie opomarów na skórę i przygotowują piękną skórę, taką gładką, jędrną na tutaj położenie jakichś specyficznych produktów, na przykład antycelulitowych, czy na przykład produktów, które chcecie na przykład wysmuklić ciało, pojędrnić, czy nawet właśnie da self-tanner. Także ja go bardzo lubię, on jest bardzo wydajny, słuchajcie. Ja nie wiem, ile on kosztuje, ale około chyba 80 funtów, ale jest bardzo, bardzo, bardzo wydajny i moim zdaniem to on starczy chyba na ponad rok. Przy takim dość typowym, standardowym używaniu. I słuchajcie, następnym produktem, który ja lubię, tak jak wiecie, ja zawsze tak sceptycznie podchodzę do La Mera, bo nie wszystkie produkty tu są dobre i ja uważam, że oni są tacy odtwórczy, ale ta maska bardzo mi pomogła. Słuchajcie, to jest, już mi się kończy, Lifting and Therming Mask z La Mera. To jest świetny, duży, aż za dużo bym powiedziała, produkt. Ja go jeszcze mam troszkę, jest taki właśnie zielony, topowy, jak dla kremów tutaj La Mer. Natomiast tak kładę czasem na noc jako maskę, nie zmywam i naprawdę ta skóra jest nawilżona pojedynczo, taka piękna. No oczywiście nie da tutaj pełnego liftingu, ale tego bez operacji chyba się nie da. Natomiast jako gorąco polecam, bo jest bardzo wydajny, naprawdę ta twarz. On się cieszy dość dobrą opinią, bo naprawdę widać ten rezultat dość szybko. On jest dość drogi, nie pamiętam, ile on kosztował, bo ja go nabyłam jakiś czas temu i w sumie go bardzo długo mam. Natomiast ja go bardzo uwielbiam i naprawdę czasem może do wygładzenia twarzy nie potrzebuję botoksu. I słuchajcie, pozwolicie sobie, ja tutaj poczuję się właśnie tak mega kobieco i mega wiosennie, aczkolwiek u nas nie wygląda, że jest wiosennie. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o takim produkcie właśnie do ciała, który może nie jest niezbędny, o takim limitowance właśnie La Mera z drobinkami, to się nazywa The Glowing Body Oil. Słuchajcie, on jest fajną alternatywą właśnie, żeby nawilżyć dobrze skórę, a jeżeli chcecie, na przykład macie fajną opaliniznę albo używacie self-tanera, żeby mieć takie właśnie piękne drobinki, ja Wam zaraz pokażę. Ale ja go, słuchajcie, kupiłam, ja wiem, gdzieś z rok temu albo i dłużej.
specjalnie też okazji, ja bym powiedziała. I zobaczcie, to ciało jest bardzo pojędrnione, pięknie rozświetla. Ktoś nie lubi self-tanera, a chciałby właśnie mieć taki piękny koloryt i dodatkowo tak to ciało rozświetlone albo gdzieś idzie. Mam nadzieję, że niedługo właśnie u nas tworzą ten lockdown, będzie lifted i im właśnie tutaj będziemy mieli może okazję w końcu nasłonecznić się i właśnie prowadzić normalny tryb życia. Także ja też gorąco polecam. To jest bardzo fajny produkt i bardzo, bardzo wydajny. Taka alternatywa w dwa w jednym i dla osób, które niekoniecznie lubią właśnie też self-tanner, samoopalacz, tylko chcą dodać taki fajny, zdrowy, piękny kolorek skóry, a jednocześnie to jest taki olejek, więc też rozgrzewa i ta skóra jest bardzo pojędrniona. Produktem, którym nie mogę się doczekać, żeby Wam nie pokazać, to jest właśnie Juja albo Juja, nie wiem jak to się czyta, bo różnie tutaj właśnie ludzie czytają. Jo Malone, to był specjalny zapach, słuchajcie, który był wydany w kolekcji 2020, a ja go bardzo chciałam mieć, było jakby trzy odsłony perfum, ten mi wpadł do, że tak powiem, top nuty właśnie tutaj bardzo mnie urzekły, bo on jest bardzo cytrusowy, ale jednocześnie sobie tu podglądam, on ma sage, czyli tą szałwię i specjalny taki balsam fir i cedar i może dlatego jest taki orzeźwiający i nietypowy, bo on jest niby taką kwintesencją świeżości cytrusa, limonki, ale nie do końca jest ten taki drzewny, słuchajcie, bardzo piękny, żebyście mogły powąchać, piękny akord. I powiem Wam, że ja go bardzo lubię, jak ktoś właśnie lubi Armani Priv albo lubi właśnie takie lekko cytrusowo-korzenne albo vetiverowe rzeczy, czy nawet tutaj Grey Vetiver właśnie niepobitego Tommy Forda, to ja gorąco polecam. Tutaj na fragrantice właśnie piszą, że on jest delikatnie soft spicy, czyli taki delikatnie spicy właśnie, troszeczkę słodki, troszeczkę właśnie taki gorzki, drzewny i rzeczywiście tu mogę się kompletnie zgodzić, że właśnie on taki jest. Tak jak mówię, to była jakby część specjalnej kolekcji 2020, ale uważam, że ta edycja, jeżeli macie okazję gdzieś dostać i czasem są wyprzedaże i teraz sklepy chcą nadrobić właśnie to, że no był lockdown, nie mogły sprzedawać, także są w okazyjnej cenie, słuchajcie, to ten go jest wart polecenia, naprawdę należy do jednych z moich właśnie takich ulubionych produktów. I słuchajcie, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim właśnie za odwiedzenie mojego kanału. Dziękuję wszystkim za komentowanie. Jest to niebywałe, jak osoby zostawiają właśnie komentarze. Ja bardzo się cieszę, a zwłaszcza te same osoby. Wiem, że one są tutaj jakby wiernymi moimi oglądaczami. Także zapraszam Was wszystkich do subskrypcji też. Pomagajcie rozwinąć się mojemu kanałowi, jeśli Wam miło się przybywa właśnie na moim kanale i zapraszam właśnie też do lajkowania. Słuchajcie, ja w ostatnim filmie, w ostatnim, przedostatnim wspominałam właśnie w ramach tutaj nowości na urodziny ten puder. Słuchajcie, miałam też zrobić taką bitwę może pudrów sypkich, jeśli chcecie. Dajcie mi znać, czy wolicie właśnie takie perfumeryjnych, czy trochę właśnie o pielęgnacji. Będzie to też film o perfumach i pielęgnacji. Ja już sobie przygotowuję, ale czy na przykład właśnie taką alternatywę też makijażowe, bo mam co nieco do powiedzenia na temat tego pudru. On zbiera bardzo dobre, pozytywne opinie, natomiast ja myślę, że mam inną opinię o nim i chciałabym bardzo tutaj też ją jakby wyegzekwować. Także dajcie mi znać, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie właśnie zalajkować i zasubskrybować. Pa, pa!